Cześć, witajcie ponownie, tu Blanka. Jesteśmy w tym okresie uroczystości rodzinnych, wszyscy robią filmy na temat stylizacji na uroczystości, w co się ubrać. Natomiast ja chcę poruszyć troszkę inne kwestie oprócz sukienek, które oczywiście, czy w ogóle stylizacji, które są ważne. Warto też pamiętać o innych aspektach, takich jak biżuteria, o której zrobiłam poprzedni odcinek, więc jeżeli jeszcze go nie oglądałyście, to zapraszam Was gorąco, żeby wiedzieć, co teraz się nosi i czym możemy naszą stylówkę podkręcić, jakimi właśnie dodatkami, jeżeli chodzi o biżuterię oczywiście. A druga kwestia, o której dzisiaj chcę z Wami porozmawiać, to są trendy we fryzurach, Boże, czy ja dobrze to odmieniam, jeżeli chodzi o fryzury, jeżeli chodzi o włosy. I do stworzenia tego odcinka zainspirowały mnie dwie kwestie. Po pierwsze, zmiana właśnie u mnie, moja nowa fryzura, moje cięcie, która sprawiła, że poczułam się milion razy lepiej niż kupując jakąkolwiek nową rzecz do mojej szafy. Także taką moc mają fryzury, mają włosy, więc to jest pierwsza kwestia. A po drugie, też, czy oddając się w ręce fryzjerów, z całym oczywiście szacunkiem dla ich umiejętności, bo myślę, że takie fachowe umiejętności oni mają świetne, natomiast nie zawsze orientują się, co jest takiego bardzo na czasie, co nosi się aktualnie na światowych wybiegach. Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was trendy, co noszą gwiazdy, jakie fryzury możecie odwzorować dla siebie, jak również przygotowałam dla Was dwie fryzury, które z tych właśnie trendów, które sama zrobią w domu i które Wy możecie również wykonać bez jakichś szczególnych sprzętów czy szczególnych tutaj umiejętności i kosmetyków. Są one bardzo proste, bo właśnie trzeba przyznać, że tym charakteryzują się aktualne trendy. Są dosyć proste i w tej prostocie właśnie tkwi całe ich piękno. A dodatkowo jeszcze muszę przyznać, że ostatnio będąc właśnie u mojej fryzjerki, którą jeżeli mnie ogląda, to gorąco pozdrawiam, to sama spotkałam się z takim troszkę oporem, czy na to, aby obciąć włosy zupełnie na prosto, bez jakiegokolwiek cieniowania. Musiałam to, że tak powiem, przeforsować, gdzieś tam wywalczyć, ponieważ tutaj moja fryzjerka jakby jest przekonana, że te włosy powinny być pocieniowane, żeby one dobrze się układały tutaj pod spód. Natomiast tutaj absolutnie chodzi o coś innego. Te włosy mają właśnie być tak ciachnięte na prosto, na ciężko, na geometryczną formę. O to tutaj chodzi. Także jakby trzeba być świadomym tego, że fryzjerzy mają umiejętności, natomiast nie zawsze wiedzą, co jest teraz super na czasie i czasami trzeba też dobrze samemu wiedzieć, o co nam chodzi, czego oczekujemy, jakiej fryzury pragniemy, żeby potem umieć to przeforsować u fryzjera i doprowadzić do takiego finalnego końca, żeby wyglądało to tak, jak my sobie najbardziej życzymy. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jakie są najaktualniejsze trendy we fryzurach oraz moich dwóch prób odtworzenia tych fryzur, to gorąco zapraszam Was do oglądania tego odcinka. To zaczynamy od fryzur gładko ulizanych, gładko ułożonych, wyżelowanych, często właśnie z wyciągniętymi kosmykami i ulizanymi w konkretny kształt na czole, czy to w taką spiralkę jak tutaj. Tu akurat aktorka odgrywająca rolę małej syrenki i ten syreni trend też jeszcze się tutaj pojawi. A drugie zdjęcie to nasza Julia Wieniawa, która w trendach bardzo jest na czasie i te mocno trendowe fryzury jak najbardziej i często nosi. Także takie albo fale, albo właśnie spiralki wykonane na czole i gładko ulizane, wyżelowane włosy. To jest super, super teraz na czasie. No i może to być oczywiście tutaj zebrane włosy, mogą być na przykład w koczek, tak jak u Julii.
Generalnie włosy wyglądające na mokre są bardzo pożądane, takie ulizane, mokre fale, jakbyśmy wyszły właśnie z wody, no bo ten taki morski syreni trend, tak jak mówię, jest bardzo obecny nadal, chociaż nie jest to chyba zdjęcie z 2023 roku, tylko troszkę wcześniejsze, z 2022, ale jak najbardziej cały czas jest na tak. Zresztą Zendaya myślę, że warto też obserwować, bo ona jak najbardziej te trendy, czy najnowsze nowinki, masło maślane, generalnie nowinki nosi, wdraża bardzo szybko u siebie i warto patrzeć, co ona nosi. Trend na lata 20 jest cały czas bardzo widoczny, na przykład na Met Gali tutaj mamy takie włosy podwinięte pod spód, czyli wcale nie wywijające się te fale na zewnątrz, tylko właśnie wywijające się pod spód i troszkę pofalowane w tej takiej środkowej części, natomiast u góry dosyć takie ulizane. To jest taka fryzura na Grace Kelly. Ona może być krótsza jak tutaj, albo może być też trochę dłuższa, albo taka bardziej puchata i frywolna jak właśnie u Zendayi. Czyli mająca troszkę więcej objętości w tym samym stylu, ale z taką większym powietrzem, można powiedzieć, bo te dwie pierwsze są takie mocno usztywnione i nieruchome, natomiast ta u Zendayi jest taka bardziej frywolna i dzisiaj będę próbowała właśnie odtworzyć tę fryzurę, więc czekajcie do końca. A zaraz potem są fryzury z opaskami i znowu z bardzo takimi postawionymi włosami, z tapirem można nawet powiedzieć, gdzieś w kierunku lat 50. Takie bardziej na długie włosy, więc jeżeli akurat macie długie włosy i nie wiecie, co z nimi zrobić, długie, proste włosy, to wystarczy opaska, tapir z tyłu i jesteście gotowe. Wysoko noszone koczki to jest to, co Wam polecam najbardziej, bo jest to bardzo prosta do wykonania moim zdaniem fryzura i też dzisiaj będę próbowała ją odzwierciedlić, odwzorować. Ta fryzura może mieć kilka takich wariantów. No, po pierwsze musi być gładko tutaj ulizana z przodu, ale może mieć na przykład wypuszczone takie kosmyki, pejsy tu z przodu i przedziałek zrobiony na pośrodku ewentualnie, lub też zupełnie na gładko, bez żadnych kosmyków. I zobaczcie, że koczek nie jest jakiś bardzo skomplikowany. On trochę przypomina taki kwiatek, czy jakieś powykręcane kosmyki. Myślę, że spokojnie możemy to same odwzorować. I taką fryzurę miała na przykład Kim Kardashian na Met Gali, czy też w Cannes Uma Thurman, taki tutaj u niej akurat jest troszkę większy ten koczek, taki, ale nadal przypominający kwiatek i z przodu są wypuszczone kosmyki. No a jeszcze inna tak jakby wariacja na ten sam temat to jest właśnie też taki wysoko postawiony koczek, ale albo wychodzące z tego koczka spod spodu pokręcone kosmyki, albo wręcz kosmyki tak jakby wystające z koczka. Tutaj jedna fryzura, która wręcz z tych kosmyków tworzy taki wachlarz, jest bardzo artystyczna. A jeżeli macie bardzo wytworną stylizację, bardzo elegancką sukienkę i chcecie jednak, żeby ta fryzura też była niesamowicie elegancka, to może przyda Wam się taki kok jak tutaj, który wybrała na festiwal w Cannes Eli Fanning. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Są specjaliści od wymowy, więc jak coś to poprawcie, piszcie w komentarzach. W każdym razie fryzura jest niesamowicie taka wytworna, ale jednocześnie nowoczesna właśnie przez to gładkie ułożenie, więc może akurat ta bardziej przypadnie Wam do gustu. Jedna z fryzur, która skradła moje serce i która też jest widoczna bardzo silnie u wielu, wielu gwiazd, bo jest to taka nowoczesna interpretacja kobiecych fal. Do tej pory mieliśmy takie fale właśnie wykręcone na zewnątrz i bardzo tak wystylizowane, a teraz przechodzimy w zupełnie nową interpretację fal, czyli takie
fale, właśnie beach waves, plażowe fale, nieregularne, niewystylizowane na sztywno, tylko wręcz takie nieregularne, trochę niesforne fale. I taką fryzurę miała na przykład na Met Gali Gigi Hadid, jakby połączona była ta fryzura tych morskich fal, syrenich takich fal, z jeszcze dodatkowo właśnie koczkiem u góry, także dwa trendy złączone w jedną całość, jak również Miley Cyrus taką fryzurę miała i w jednym ze swoich teledysków, no i generalnie na co dzień ona ją też nosi, także prezentuje się, uważam, genialnie. Jest to taka fryzura, która nie jest wymuszona, która nie jest usztywniona, która nie jest nadmiernie sensualna, to ona jest, ale nie jest taka bardzo seksualna. Ona jest kobieca, natomiast jest niesamowicie taka frywolna i to mi się w niej super podoba. Rolą w Wednesday Jenna Ortega wkradła się na salony i jej stylizacja oraz jej ogólnie wygląd na pewno będą szeroko komentowane i też odwzorowywane u wielu osób. Ale nie jest to też fryzura ta tutaj jakaś super świeża, bo jest to odwzorowanie fryzur z 2010 roku. Tutaj na przykład Nicole Richie taką fryzurę w 2011 nosiła, więc nie jest to nic, jakby teraz w sumie nic nie jest nowe, nie jest odkrywcze. Po prostu jest to gdzieś powrót jakiegoś konkretnego stylu, czy konkretnej fryzury. I teraz, jeżeli chodzi o ten rodzaj uczesania, to nie wykonamy go, nie uzyskamy go bez odpowiedniego cięcia. To też na pewno jest cięcie dla grubszych włosów. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na tę uciekającą grzywkę. Grzywki jest dosyć sporo, więc na cienkich włosach raczej to się nie uda. W każdym razie, jak idziecie do fryzjera, to trzeba zaznaczyć, że grzywka musi być uciekająca i zwróćcie też uwagę, że wierzchnia warstwa włosów jest tak pocieniowana, że zawija się pod spód, natomiast spód, dolna część włosów wywija się na zewnątrz, nawet jeżeli ona jest troszeczkę pofalowana, to i tak wykręcona jest na zewnątrz, tak? Czy wywinięta trochę na zewnątrz. Także mamy jakby dwie warstwy plus grzywka. To jest dosyć skomplikowana fryzura, ale bardzo efektowna, więc można wyjść w sumie z rozpuszczonymi włosami i naprawdę robi efekt wow. Taką fryzurę nosiła też Selena Gomez w zeszłym roku, więc musi coś w niej być, że gwiazdy ją wybierają. Jeśli natomiast nie jesteście gotowe na obcinanie, cieniowanie włosów, ale coś chciałybyście zmienić, to może wystarczy dodać uciekającą grzywkę do długich włosów. Na taki look właśnie postawiły aktorki na rozdaniu nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Zwykłe, proste włosy, niby nic tam się nie dzieje, ale ta grzywka robi tutaj całą robotę, a dodatkowo jest to taka fryzura, która nie tylko posłuży nam na większe wyjście, ale też ucieszy nas w życiu codziennym. A teraz moja fryzura na salonach. Można ją też jeszcze troszkę ewentualnie dostylizować w tym klimacie takim mokrej fryzury, czyli zaczesać delikatnie za ucho, trochę tutaj pofalować przód i dołożyć po prostu żelu i będzie dokładnie jak z wybiegów, czy tutaj z czerwonego dywanu, lub też po prostu zostawić ją tak, jak jest tutaj akurat z pokazu Balenciagi. Super prosto, maksymalizm w ubraniu, ale prostota we fryzurach. Także tutaj taka przeciwwaga trochę dla tego maksymalizmu, który gdzieś w ubraniach się przejawia i w biżuterii również. Na przedpokazowych stylówkach u Balenciagi również królowały krótkie fryzury albo takie jak moje, tylko właśnie pofalowane tak nieregularnie, lub też zupełnie krótkie, ale tutaj do przodu wysuniętą grzywką, lub też na przykład kręcone loczki, takie spiralki, też właśnie zaczesane z grzywką do przodu, bardzo ciekawe, więc z krótkimi włosami też można wiele ciekawych fryzur wykonać. I jeszcze jedno bardzo podobne zdjęcie z pokazu Gucci. Również krótkie włosy, również kręcone i również z grzywką.
Włosy w stylu pixie nadal pojawiają się na wybiegach, czyli takie włosy, które są krótkie, wycieniowane po bokach i z tyłu, a z przodu mają taką dosyć dłuższą grzywkę też zaczesywaną na przód twarzy. To przechodzimy do mojej próby odwzorowania fryzur, które pokazywałam wcześniej. Ja wybrałam sobie fryzurę tą Zendai i tutaj podkręcam po prostu włosy lokówką 26 mm średnicy pod spód. Włosy przerzucam na jeden bok, a teraz będę wykręcała pojedyncze kosmyki tak jakby od góry, żeby troszkę dodać im fal, ale tak, żeby sam koniec fali nadal zakręcał się pod spód, także tylko górę troszeczkę faluję, a spód nadal ma być taki podchodzący do środka, a jeżeli to się nie uda, no to jeszcze ten koniec po prostu poprawiam. No i uważam, że bardzo ładnie wyszła ta fryzura. Muszę przyznać, że mogłabym tak spokojnie pójść na jakąś uroczystość. Bardzo ciekawie się to prezentuje i nie było wcale skomplikowane. Tylko jest nam tutaj potrzebna lokówka. A teraz druga fryzura to ten koczek taki wysoko upięty. Wyciągnęłam sobie dwa kosmyki. Tutaj robię po prostu kitkę i układam takie właśnie kwiatki u góry. Spinam je spinaczem w nieregularne takie formy w różnych miejscach. No i muszę przyznać, że troszkę mnie ta fryzura zmęczyła, że na pewno tutaj do niej przydałby się jednak fryzjer, pomimo że ja sobie się podobam w niej i jest to na pewno fajna propozycja, to chyba musiałabym się udać do fryzjera, żeby ją zrobić, bo jednak ona wymaga takiej precyzji, właśnie ładnego ułożenia, żeby z tyłu też dobrze wyglądała, a nie tylko od przodu. To były już wszystkie tendencje, które udało mi się wyłapać. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny, interesujący i że popróbujecie odwzorować te fryzury u siebie w domu lub też poprosić Waszych fryzjerów o ich stworzenie. Ja za dzisiaj gorąco Wam dziękuję, że byliście, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!